Witam w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, w którym będziemy miastować. Będziemy miastować po mieście, które się nazywa Bamberg. Jesteśmy bowiem nie w Polsce, tylko w Niemczech. W kraju związkowym Bawaria, a dokładnie mówiąc w historycznej Frankonii. A Bamberg to jedno z najpiękniejszych niemieckich miast. Formuła dzisiejszego odcinka jest prosta. Skupimy się na podziwianiu miasta, bo jest co podziwiać. A ja raz na jakiś czas okraszę piękne widoczki jakąś mądrzejszą albo mniej mądrą refleksją na temat tego miasta. Tak więc ja idę po śniadanie i po kawę, a Państwo sobie siadają i oglądają Bamberg w pełnej krasie. Wczesną wiosną, jeszcze bez gęstej zieleni, ale z pięknie wyeksponowanymi zabytkami, zaułkami i ciekawostkami, których to miasto jest po prostu pełne. Zapraszam serdecznie. Pocztówkowym widokiem, który się kojarzy z Bambergiem pewnie wielu osobom, w tym mnie, jest widok na tutejszy ratusz. Ratusz znajduje się na takiej wyspie i posiada on, powiedzmy, że taki wygląd rokokowo-barokowy po rozlicznych rearanżacjach historycznych. Natomiast takim wyróżniającym elementem tego ratusza jest jego przybudówka. Przybudówka, która jest takim szachulcowym domkiem, który zdaje się wręcz lewitować nad powierzchnią dosyć zburzonej w tym miejscu rzeki. Ta przybudówka to domek rotmistrza. A taką ciekawostką jest również to, że w elewacji pokrytej barokowym freskiem przedstawiającym pulchne aniołki twórcy umieścili wystającą z tego fresku pulchną nogę aniołka w formie rzeźby, co można pominąć, a byłoby szkoda, bo jest to fragment raz, że zabawny, dwa, że pokazujący, że nawet w głębokich wiekach poczucie humoru nie było ludziom obce.
Miasto jest znane również z piwa, a dokładnie mówiąc to z tego, że w tym regionie produkuje się tego piwa bardzo dużo. Bardzo dużo piwa też się spożywa. Natomiast takim najbardziej znanym dla Franconii piwem jest chyba jednak piwo wędzone, produkowane ze słodów wędzonych. Takie piwa mają posmak wędzonki. Są miłośnicy tego typu smaków, są tacy, którzy takich smaków nienawidzą. Natomiast myślę, że niezależnie od preferencji, jak się jest w Bambergu, czy też we Franconii, to takiego piwa się wypada napić. Najbardziej znanym producentem tego rodzaju trunków jest browar Schlenkerla, czyli Kulas po niemiecku, który ma zresztą tutaj taki w centrum miasta swój historyczny, średniowieczny wręcz pub, bar, w którym można się napić piwa. Są to najczęściej piwa takie jak koźlaki, czy też piwa marcowe, a więc nieco mocniejsze odmiany lagerów popularnych w Polsce. Natomiast mające swój wybitnie inny, odważny, oryginalny smak. Myślę, że smak nie dla każdego. Zwiedzanie i podziwianie Bambergu, szczególnie podczas takiej przyjemnej pogody, jakiej ja doświadczyłem, jest doświadczeniem i przyjemnym, i smutnym. Smutnym głównie dlatego, że zdaję sobie wtedy sprawę, czy zdałem sobie sprawę z tego, że tak jak Bamberg, mogłoby wyglądać całkiem sporo polskich, dolnośląskich miast, gdyby nie wojna, gdyby nie zniszczenia powojenne, gdyby nie dewastacja w czasach PRL-u. Myślę, że nie jedno miasto w Polsce może nie równałoby się z Bambergiem, bo jest to miasto niezwykle bogate ze względu na historię, ale pokazuje mi to, że rzeczywiście w Polsce tkwi spory potencjał, którego niestety my nie wykorzystujemy, a Niemcy owszem, wykorzystują.
Thank you.